Siemaneczko, godzina 14. Ta strona była cały czas otwarta. Ta strona była zamknięta. Brakowało trzech gdańskich. Jest 11. Jeszcze raz tylko policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11. Jest 11. Dwa przyleciały. Jeden był wcześniej. Gęby są brudne. Kąpały się w tej tu kałuży. Dałem im teraz wody. Pocztowym też dałem. Niech się kąpią. I zaraz otworzymy tamte gdańskie. Miała być dzisiaj też walka kogutów. Koguty otworzyłem, ale są spokojne. Radomiaki nie walczą. Moje są ogarnięte, widzę. Red Bulla im dodamy, żeby skrzydeł im dodało. Niech się kąpią. Nie będą się jeszcze kąpać. Nie ma jednego panowie gdańskiego. Zaraz pokażę. 11 jest w środku. Wczoraj tam liczyłem, mógłbym się pomylić, ale mi się wydało, że było. No jednego nie ma, to kto to wie. Trzech nie było, też nie było. Tragedii. Tutaj dwa były. Są dwa, zobaczcie. Troszkę im nasypałem. Zobaczcie, jakie brudasy. Kąpały się. Nie ma. To jednego nie ma w takim razie. Ten śpi. Ale jakoś doleciały. Nie widać było, żeby siadały gdzieś tu w pobliżu na dachu. Tu już otworzymy. Jeden już by tu wskoczył. Bo to chyba samczyk jest, a tu samiczka była. I sobie wyłażę. Idę wam pokazać, co przywiozłem. Zaraz to spędzimy i tak nie ma. O, już jeden wyskoczył. Jeszcze. Nie były wypuszczane. Już chcą wylatywać. Chłopcy, dziewczynki chcą wylatywać. 13 jest. To muszę coś zrobić, bo woda nie chce schodzić. I się kąpią. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Dobra, idziemy. Co to jest? Jakieś obcy? Nie, mój Budapeścik. Jak cepel. Panowie, tu wpuściłem pierw na wybieg kurki, ale te kogucziki nie walczą. Miała być dzisiaj. O, czapu się zerwał. Zobaczcie. Nie walczą w ogóle. Miały walczyć. Nie chcą walczyć. No i dobrze. Grzegorz nie walczy. Chciałem się kury kupić dwie. Chciałem pawia kupić, ale ceny były z kosmosu. Dla Grzegorza chciałem zwykłą kurę, to zwykłych nie było. A łapciatą miałem kupić za miliony, to bez sensu. Co to by było? Grzegorz dostanie zwykłe dwie kury. Zobaczcie, wyskakują. Nie gonię. Same się zrywają. No dawać. Na spacer. Spacer, o zobaczcie, tu gałąź odpawia. I się same zerwały. Zaraz to spędzimy. To mokre są.
patrzcie, umazany. Nie obrudził się w gojemniku, tylko w tej kałuży. To właśnie brudasy małe mają takie. Hop! Jazda! Jazda! No co jest? Dzieciaczki. Niech se polatają. Patrzcie, jak klepią gdańskie. I dereszek. Trzynaście gdańskich jest dobrze. Tam dwa siadły. No już nie chcą latać. Już jednego mamy. Jedne, a zobaczcie, te ze znakami teraz nie siadają. Parka tam sobie usiadła. I sobie latają same tak. Grucha pięknie. Jeden gdański jest u pocztowych. Pocztowe są pod zaciągiem, dlatego jest jakiś gdański. 3. I tam jest 4. 6. 7 jest w powietrzu. Dobra, niech sobie gruchają. Nie ma co ich gonić. Idę wam po... Mokre są i brudne. Idę wam pokazać, co przywiozłem. To jest godzina 14 z groszami. Jednego gdańskiego to zobaczcie, jak schodzi ładnie. Ciach. Tu jak dają 3, 4, ale tutaj parka widzę jest. Cała para. Dokupię jednego, w razie czego może jeszcze wróci. Zobaczcie, jakie ładne. Eleganckie. Tu jak te dają. Tu jak dają gdańskie. Ładnie chodzą. 4 to fajnie chodzą, widzę. Ale elegancko bym powiedział. Jak one wyglądają w locie, jak ja szedłem, to jeden kołuje. A uczą się. Ten fikołka jeden zrobił. On nie umie latać w stadzie. Ale próbują. Próbują. To jest najważniejsze, że próbują. Próbują, próbują. Do sąsiada dzwoniłem, czy nic nie złapał. Mówi, że jak mu poszły wczoraj, to nie było. Cztery, nie, pół dnia nie było. Że mocno mu chodzą. Dobrze jak chodzą. Każdy tak robi, żeby był zadowolony. Ja zaraz to zacznę ganiać. Ostro te gdańskie będą chodzić. Ważne, że wiedzą, gdzie mają usiąść. Tu by na tym gojemniku fajnie w same gdańskie wyglądały. Zobaczcie parka. Który nie będzie później chodził, to... Ale i tak zaraz lęgi za 2 miesiące, 3
Może zostać. Bolka widziałem co chwilę jaszczał. Tu odpukać. Jednego nie ma to, nie ma. Tragedii, nie, panowie? A zobaczcie jak trzy chodzą. To one tu chodzą, trzy sztuki. Tam mam jeszcze Budapeszkę do puszczenia. Siadłem. I trzy gdańskie na niebie, ale jednak jeden wysoko. O, tu jest kolejny zaczek gdański jak zjeżdża. Pikuje normalnie jak szpilka. Jest. Przypikowo. Trzy jeszcze te gdańskie chodzą. Nie może u góry, na samej górze to może być Budapeszt. Te gdańskie tak troszkę inaczej one latają. Szybciej przebierają. A to już... Para tu jest. Dobrze, wszystkie są w parę. Kolega Wojtek dzwonił od tych gdańskich, mówiłem, żeby nie puszczał, bo mocne gołębie. U mnie tyle się działo. Zobaczcie, latają. Nie ma tam, że nie latają. Zadowolony jestem z nich. Jeszcze jak jest ich z 14, 13, to jeszcze dobrze. Jeden miał prawo zginąć albo jaszczą go zabrać. Pokażę wam teraz, jakie gołębie przywiozą. Idą na kwarantannę. Jutro jest targ we Elblągu. Jedziemy, coś tam nagramy. Mam trochę roboty zaraz. Przed Sylwestrem. Sylwestra w domu. Zobaczcie, Bolek se kupił. Co on tam kupił? Winerka i łyska. Ten to jest samczyk miałaby. A może zobaczymy. Albo dwa samczyki. To mogą być dwa samczyki, panowie. Zobaczymy, co to jest. A mówi, że dwie samiczki. On chyba samiczka. Patrzcie, jeszcze jeden gdański. Siądzie na halę? Na halę usiądzie. Aha. To ten, co na halę siadał. Ale ten może i nie. Ten co chciał chyba na drzewo. No, na halę siądzie. A on przyjdzie. Siadł na halę. Ale dobrze lata. Parę razy może usiąść. To jakie dumne chodzą na dachu. Przyjdzie ten z hali. Wczoraj były puszczane, czy przedwczoraj, nie pamiętam już kiedy. Wczoraj, tak. Wczoraj to... No już się kąpią, zobaczcie. Już brudaski się kąpią. Zaraz będą czyste. Idę od nich, żeby były spokojniejsze. Ja tylko wam pokażę. No tu już w lasach jakieś na jajeczka. Pokażę wam te. Czekajcie, światło tu zapalę. A tu zamknę. Kury, myślałem, że będzie walka. Bo tu tak koguty robią. Wypad. To tutaj se. Nie wiadomo teraz co to będzie. Mogą być dwa byki moim zdaniem, bo na bank jedno gruchało. Ale ja później to przypalę. Dobra, później dam tu jedzenie. Na razie niech siedzą na kwarantannie. Z 10 drzwi niech się. Tutaj do kurki, niech se włażą.
Patrzcie, już się znowu kończy. Jednego mamy u pocztowych. Gdańskiego. Te też pootwierałem, niech sobie uważą. Niech się kąpią. W starym roku jeszcze niech się wykąpią. Zobaczcie. Koczkodany. Tu mi się kąpały w tej błocie. Dobra, uciekam. Jeszcze muszę psom umyć te garnuszki. A tamten jeszcze siedzi na hali, widzę, siedzi. Te dwa na tutaj gojemniku też siedzą. Siedzi, zaraz. On przyleci. Ogdański już jeden i jeden idzie do kąpania. Dwa idą do kąpania. Boże, nie chcę ich chłoszyć. Widzieliście? O, tu parka jest. Chyba też z tego przyleciały. Pocztowe też się kąpią. Leci. Hotele są. Ale ładnie przyklepały. No hale, samica go wyciągnęła. Ale przyjdzie. Samiczka jest słaba. A no już zaraz będą miały jajka, bo się gonią. Ale jak tak będą robić, nie? Z 3-4 razy, nie? To pojadą stąd. Tak nie będą mogły robić. Mogą nie latać, ale na inne budynki nie ma siadania. Parę razy tylko. Już przyuważaj. Przy trzecim oblocie trzy razy jeszcze je puszczę razem, a później czwarty raz same puszczę. I zacznę im odliczać, warunki stawiać. Bo tak to będą mi tam wszystkie siadały. Będą ściągać jeden drugiego. Kury, jak kury. Spokojne. Kogut cichy, zobaczcie. Grzeczny. A już tam temu nie pasuje, bo już idzie gdzieś. Już idzie, trzy są na hali. To 10 na gojemniku. Uważam. Nie będzie mu pasowało, tam zaraz przyleci. Jednemu na 100%. Dobra. Kąpią się. Tu widzicie? Ta woda mnie dobija. Tu muszę coś zrobić. Ładnie się kąpią. O, gdańskie. Teraz to się kąpią te gołębie z gołębnika tego, co nie były dzisiaj wypuszczone. To tamte się pokąpały w tej kałuży. Jest taka jedna budapeszka miedziana, ale brudna. Dobra, tamte jeszcze nie mają zamiaru zlecieć. Nie, już poleciały chyba. Nie, aż tam idą do góry.
pali, ta hala ich pali. Poszły do góry, ważą. Robaki w Dubsku mają. Cię ważą, ważą. Nie wolno tak rozpuszczać gołębi, bo nie chcą później latać. Powinny być zgonione i do gołębnika, a tak to im się w głowie przewraca. Ale parę razy jeszcze tak zrobimy i ogień z nimi. Dobra, pozdrawiamy. Komu się podobał film. Film będzie dopiero jutro. Do zobaczenia.